Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, witamy w piękny, już późny poranek końcówki stycznia. Gdzie stoimy i o czym będziemy mówili? No, jak widać w kamerze, no, to stoimy na ulicy Piaskowej. To jest skrzyżowanie ulicy Piaskowej z Dąbrówką na trasie też drogi powiatowej, która idzie na Hutę, potem na Leszczewo i możemy donieść Państwu o wspaniałej decyzji. Otóż miasto w tamtym roku dostało zanim dofinansowanie wszystko powiesz, na remont tej drogi. To powiedz, że zepsułeś mi dzisiaj poranek. Drodzy Państwo, w tym samochodzie mu się nie podobało, że jest za gorąco, tak. Potem było za zimno. Tak, grzał mnie fotelem, a potem jeszcze się władował w politykę. No tak, oczywiście, bez polityki my jako reprezentujący dwa, można powiedzieć, skrajne gangi, nurty. Dyskusja była ostra, nic z niej nie wynikło. Któregoś dnia mogę ci te okularki. Tak, ale mówmy o tej ulicy, bo to jest dla naszego miasta, dla nas mieszkańców tutaj najważniejsze. Otóż miasto dostało 30 milionów złotych na remont trzech dróg, Powstańców Wielkopolskiej, Piaskowej i Szpitalnej. No i teraz znaleźliśmy się tutaj, żeby jeszcze zdążyć, kiedy jest to w fazie projektowania lub będzie, nasze uwagi uskutecznić. Otóż, proszę Państwa, według mnie, bo mówię o sobie jako taki, mam nadzieję, że projektanci, którzy projektują przebudowę tej drogi, wezmą pod uwagę to, że tu jest firma transportowa, z której wyjeżdżają tiry tak zwane, które mają trzy osie w naczepie nieskrętne i one wjeżdżając w to bramę, wjeżdżając z tej bramy, to bardzo ostro drą asfalt i że też jest wjazd tutaj, chyba to jest ten sam teren, do Tartaku, gdzie też bardzo ciężkie pojazdy wjeżdżają, a na wprost jadą tutaj do pecu oczywiście tiry przywożące węgiel, biomasę, prawda, i jest tego dużo. Ponieważ a będzie, tak, Mireczku, jeszcze więcej, tak? Będzie jeszcze więcej, jak najbardziej. I teraz ja tutaj z racji tego, że bardzo często jeżdżę tą drogą przez lat już blisko 50, no to muszę Państwu powiedzieć, że to były różne remonty dokonywane, ale tak naprawdę stan na dzień dzisiejszy jest taki, jaki jest. Tu bez gruntownej, takiej ostrej przebudowy tej ulicy i tego zakrętu, bez nawet naruszenia tych instalacji burzowych czy sanitarnych, nie da się nic zrobić, żeby to na lato służyło, bo tutaj się tworzą takie dziury, ten teren się usuwa na jezdniach, prawda? Zrobić by tu trzeba było porządne badanie gruntu przed remontem tej ulicy i dać solidne podbudowy, jak to się mówi, ciut prawie pod autostradę na tych wjazdach do firmy transportowych, na tym zakręcie, gdzie to wszystko się dzieje. I jest jeszcze czas, bo niedługo zostanie ogłoszony chyba przetarg na wykonawstwo tej ulicy i mamy nadzieję, że projektanci, którzy tym będą się zajmować, wezmą to wszystko pod uwagę, żeby to nie była potem płacz po już wykonawstwie niewłaściwym i po paru latach, żeby się nie okazało, że znowu będziemy mieli te dziury, że znowu studzienki wylazą, że znowu, prawda, grunt się obsunie i że te pieniądze tak naprawdę, które dostaliśmy z rządowego funduszu, w sumie no, trochę mogą pójść na marne. To jest taki apel do władz miejskich, do rady, do projektantów, żeby to wzięli pod uwagę. Żart mi się przypomniał, taki z filmu cytuję, to tak było, że potem nie wyszło, że ktoś stanie i powie, że mają te nie takie rozmach, nie? Tak, mają rozmach, takie syny. Tak, dobrze. Czy mają rozmach. No ale w każdym razie, no mówię, oprócz samego nadzoru, no, wykonawca tutaj powinien dostać no jasne wytyczne. Masz to zrobić. Mirek, co myślisz o tym cofaniu? No to w ogóle, no to właśnie jest taki przyczynek, nie, że niektórzy próbują zawrócić, prawda? Ale na raz to nie wychodzi, no i też te właśnie tylne osie i tak dalej, drą to wszystko, prawda? To są takie przeciążenia, to jest jeden z przykładów. Więc
apel do władz miejskich. Weźcie to przed remontem pod uwagę. Zróbcie to raz, a dobrze, a solidnie. Jeszcze mi tu się jedno pytanie nasuwa, jak ciebie słucham. Pokażemy to okolice pecu. Poczekaj, to znaczy, że zakładasz, że oni nie wiedzą, co robią? Znaczy, mając doświadczenie po remoncie niektórych dróg, a już nie mówię o gminnych, nie, i tak dalej, jak one są kładziony ten asfalt, to wolę dmuchać na zimne. Jedziemy. Szanowni Państwo, no postanowiliśmy tutaj, prawda, pokazać Państwu piękne okolice Suwałk. Jakby z ulicy Piaskowej zjechaliśmy na ulicę Dąbrówka. Zrobimy takie kółko, bo teraz przez Dąbrówkę wrócimy również jakby do przedłużenia ulicy Piaskowej, czyli wrócimy do drogi powiatowej. Jedziemy tym terenem właśnie przy Pecu, po prawej stronie. Po lewej to jest ta biomasa, którą już tam PET zgromadził i którą już tam częściowo chyba do tej pory spalał, przywieziona. W tej chwili jest tutaj bardzo porządna droga i trzeba pochwalić miasto, że tutaj już robi bardzo fajny przejazd dla tych mieszkańców. Przez tą bramę, które tu widzicie, to jest wjazd właśnie na wyciąg narciarski. Nie? A to widok, zobaczcie, jaki piękny widok. To jest jezioro po lewej stronie właśnie i ten ośrodek. To jest końcówka jeziora Krzywego, bo tak naprawdę zwanego tutaj akurat ten sektor Dąbrówka. Ale to jest jezioro również Krzywe, które składa się właśnie z szeregu jezior. Jest i zielone, i koleśne, i czarne, prawda, tam gdzie jest plaża od strony miasta, ale generalnie określone jako miasto Krzywe. No i jako jezioro Krzywe. I zjeżdżamy tutaj na dół i tu zacznie się zaraz budownictwo mieszkaniowe nad, prawda, pięknym terenem jeziora. Dalej sobie jedziemy i na czym polega również paradoks tej trasy? Jesteśmy jeszcze w mieście, ale będzie niedaleko, wjedziemy do, no w sumie miejscowości Huta, wsi Huta i potem wyjedziemy i znowu będziemy w mieście. Tu jest ten styk, proszę Państwa, takich właśnie gminy i miasta. Tu na tym styku to miasto i gmina utworzyły miejski obszar funkcjonalny i z tego jest fundusz unijny dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych i tu być może będzie można dołożyć do tej drogi z tego funduszu, trudno nam w tej chwili powiedzieć, ale generalnie miasto też działa z gminą. O, widzicie, i tu się kończą Suwałki. Taki paradoks, widzicie tablicę. Zaczyna się Huta i zaraz znowu będą Suwałki. A robimy tylko małe kółko, bo tu dosłownie jest parę kilometrów. I mniej więcej do tego chyba miejsca zostanie wyremontowana ulica Piaskowa, nie? No bo od tej tablicy do tyłu, no to już droga jest powiatowa. Z tej góry tak. Objawią się nam wtedy tak. Te kominy, tak. Tej nowej spalarni, tak jest. Tej pięknej. Tutaj jest wjazd po prawej jest wjazd, gdzie miasto wywozi odpady ziemne, betonowe i wszelkiego rodzaju gruz. Tu ciężki sprzęt przyjeżdża i sypia tam w taki wąwóz, prawda? Ale to już jest właśnie do remontu tej ulicy Piaskowej i to jest ta perspektywa. Od paru lat nasze postulaty tutaj mieszkańców, którzy tam dalej mieszkają, również w Hucie i tak dalej, składali petycje, żeby coś z tym zrobić, bo tu się zaczęła robić tragedia. Trochę jakimś tam te pobocze troszkę podrównano takim odpadem asfaltowym, no ale całe szczęście są pieniądze. Myślę, że projekt pokaże, że będą to duże pieniądze, żeby to porządnie zrobić. Że nie da się zrobić chyba. Trzeba by było zostawić tą ulicę Powstańców Wielkopolskich z tego funduszu, gdzie wstępnie określono na 13 milionów, mamy 30. To Powstańców będzie kosztować przy dzisiejszych cenach, pewnie pójdzie pod 20, no to by nic nie zostało. Ale to mówię, to wszystko trzeba przeanalizować dokładnie. No i kontynuować. No, będzie przetarg. Zaczynamy podobno przebudowę Piaskowej w tym roku i już niedługo na wiosnę. No i to super. Dziękujemy Państwu. Wszystkiego dobrego. O remontach.